Mamy za zadanie narysować wykres funkcji y równa się 5 do potęgi x. Czyli mamy funkcję wykładniczą, gdzie podstawą jest 5. Jest piątka. Piątka, a x jest argumentem naszej funkcji. Jak x się zmienia, to się zmienia wartości funkcji. No to żeby narysować taki wykres, to zrobię najpierw taką tabelkę, w której obliczę kilka wartości tej funkcji dla różnych argumentów. No powiedzmy, że zaczniemy od argumentu minus 2 to ile jest 5 do potęgi minus drugiej? 5 do potęgi minus drugiej to jest 1 przez 5 do drugiej, bo minus to jest odwrotność, w wykładniku minus to jest odwrotność, czyli to jest 1 dwudziesta No dobrze, weźmy sobie teraz argument minus 1. To wartość funkcji to będzie 5 do minus pierwszej, czyli to będzie 1 piąta po prostu. Weźmy sobie na przykład, nie wiem, 0. To 5 do 0 to jest po prostu 1. Każda liczba podniesiona do 0 potęgi to jest 1. Dalej weźmy sobie na przykład 1. No, 5 do pierwszej to jest oczywiście 5. No i ostatni punkt, niech to będzie na przykład 2. 5 do drugiej to jest po prostu 25. No, to powiedzmy, że te 5 punktów mi wystarczą, żeby narysować mniej więcej wykres tej funkcji. No i teraz widzimy, że wartości funkcji wykładniczej są tylko dodatnie. Czyli wystarczy mi tylko dodatnia część oś y, dlatego oś x narysuję tutaj nisko na dole. To będzie moja oś x. No a tutaj będę miał oś y. No, powiedzmy, jest w miarę równo. No, i teraz tak, na osi x to potrzebuję od minus 2 do 2 jednostki, czyli tutaj będzie 1, tutaj będzie 2, tutaj będzie minus 1, tu będzie minus 2. A na osi y bym chciał mieć aż do 25. To powiedzmy, że tak wezmę co 5. Powiedzmy, że tu będzie 5, 10, 15, 20. No, i tutaj już na samym końcu 25 to jest oś Y. No to ten mój pierwszy punkt na pomarańczowo, który tu był zaznaczony, ma współrzędne minus -2 i 1,25. Jak tu jest 5, to 1 to będzie gdzieś tutaj. Powiedzmy, że tu gdzieś będzie 1. No to 1,25 to jest tak, że to jest praktycznie nieodróżnialne od osi X. No, ale to nie jest dokładnie na osi x. Ten punkt nie znajduje się dokładnie na osi x, ale w bardzo niewielkiej odległości od tej osi x. Na tyle niewielkiej, że na tym wykresie trudno to jest zaznaczyć tak, żeby one te, ten punkt z osią x się tutaj na nie zlewał. Czyli to jest punkt o współrzędnych minus -2 i 1,25. Ten pierwszy. Dalej mamy podobny problem z punktem o współrzędnych minus -1 i 1,5. No, dlatego że 1,5 tej odległości to nadal jest. Tyle mało, że to jest coś tam co się praktycznie zlewa z osią x, ale tak naprawdę musimy sobie wyobrazić, że, że on jest jednak w odległości piąta od tej osi x, tak naprawdę się nie stykają. Czyli tutaj mamy punkt o, o współrzędnych minus 1 i 1,5. No i dalej mamy punkt o współrzędnych 0 i 1. No to on będzie tutaj punkt o współrzędnych 0 i 1. Potem mamy punkt o współrzędnych 1 i 5. To on się znajdzie gdzieś tutaj na tym wykresie. No, i widzimy, że tutaj te wartości funkcji coraz szybciej rosną. Dla dwójki wartość jest już równa 25, czyli ten punkt będziemy mieli w tym miejscu. Punkt osłonych 2 i 25. Widzimy, że zaczęliśmy od bardzo małych wartości tutaj dla ujemnych wykładników tak małych, że trudno było je narysować tutaj, bo były tak blisko osi x, a tutaj bardzo szybko te wartości rosną. No i później oczywiście dalej one rosną coraz szybciej. No i teraz przeprowadzę przez te punkty krzywą, która będzie szkicem wykresu tej funkcji wykładniczej. No, no więc ten wykres będzie wyglądał mniej więcej tak. Tutaj będzie bardzo bliski osi x w tym miejscu, powoli będzie się od niej oddalał, bardzo powoli na początek. Tutaj będzie przyspieszał i będzie się oddalał od tej Osi X coraz szybciej, funkcja będzie rosła coraz szybciej po to, żeby tutaj dojechać do wartości 25. W czasie, kiedy argument zmienia się tylko o 1 stąd dotąd, a wartości funkcji wzrastają od 5 do 25. Czyli widzimy, że ta funkcja jest zawsze rosnąca. Tutaj dla ujemnych wykładników ona rośnie powoli i. Jak będziemy się posuwali w lewą stronę, w stronę ujemnych wykładników, no to jak będziemy w lewą stronę się posuwali, to ta funkcja będzie coraz bliższa, jej wykres będzie coraz bliższy osi x, no ale nigdy tej osi nie osiągnie, nigdy nie przetnie. wartości tej funkcji nigdy nie osiągają zera, natomiast dla dodatnich wykładników jej wartości bardzo szybko rosną, rosną coraz szybciej i ten wykres nam tutaj ucieka do góry. Więc tak wygląda wykres funkcji y równa się 5 do potęgi x.